Co to jest? Heroes Free Day of Reckoning. Ty, jakiś nowy, fajny mod do Heroesu? Witajcie, fani Heroes of Might and Magic. Dziś przygotowałem dla was odcinek specjalny, poświęcony modyfikacji. Nie no, nie mogę patrzeć. Stary Heroes są tak przepiękne. Day of Reckoning. Podczas tego filmu poznacie wiele zagadnień oraz informacji na temat projektu, a także zobaczycie kilka nowych materiałów, które przybliżą wam to, co czeka nas w nadchodzącej przyszłości. Pora więc wrócić do dawnych czasów i spełnić sen, który po latach staje się rzeczywistością. Jak się nazywał tamten moc taki dziwny? Ja go nigdy nie grałem. GOG? Nie. VOG. Wake of Gods? Wake of Gods chyba. VOG. No. A ja czemu wam Twitch blokuje napisanie VOG? Pewnie to jest skrót jakiejś kurwa organizacji, chuj wie co, nie? Jakiejś też coś wrzucałem do tytułu na Twitchu i okazało się, że nie można tego, bo to jest skrót tam jakiejś kurwa organizacji, nie? Czas na dzień rozliczenia. A wiem, Sunel Plato wpisywałem kod, no. SWP. I okazało się, że SWP, kurwa, nawet nie wiedziałem, nie? Ty, ale powiem wam, że trochę chyba przerysowany jest ten dodatek za bardzo. Na przykład tu bohater wygląda super, ale te krasnale już nie są do końca w stylu heroesowym. Już mi za Wogiem zalatuje. A tu na przykład ładny bardzo concept art. Kurde, a nie wiem. Tu bardzo się wybijają te jednostki. Widać, że to nie są heroesowe jednostki. Nie pasują trochę. Mój ulubiony zamek? Kołów. Chłopie, Jeremy skurwysyn Albatros, nie? Jak wiesz, o kim mowa, to oglądałeś te streamy. Chłopie, 8 lat temu. Danonek, dzięki za Prima. Sepis, dzięki za 8 miesiąc. Heroes of Might and Magic 3 dzień rozliczenia, bo tak nazywa się nadchodząca modyfikacja, to projekt, który został ujawniony w sieci na przełomie roku 2021-2022. Wtedy też zobaczyliśmy pierwszy zwiastun, który zaprezentował nam kilka... Tak, to było już 8 lat temu, no. ...nowości. Z ekranu rozgrywki mogliśmy także wyczytać informacje na temat umiejscowienia czasu i akcji w grze. Gelu udaje się na rodzimą wyspę Wori, zamieszkiwaną przez śnieżne elfy, skąd pochodzi jeden z jego rodziców. Zarówno same elfy, jak i wyspa są oryginalnym elementem lore Heroes 3. To tutaj toczą się losy ostatniego chaptera Heroes Chronicles o nazwie Miecz Mrozu. Tam też dochodzi do starcia pomiędzy Gelu a Tarnumem, których celem jest odnalezienie ukrytego miecza. Od tamtego czasu minęły jednak 3 lata, projekt znacząco się rozwinął, a w sieci... Ej kurwa, może bez kitu sobie ogramy ten... Może sobie ogramy Heroes Chronicles. Ja nigdy tego nie ograłem, a to może być zajebiste. To jest cała nowa kampania. To jest jedyna kampania, a Hoty też jeszcze nigdy nie zrobiłem. Dzisiaj pojawiło się wiele informacji na jego temat. Dodatkowo dzięki uprzejmości Fire Paladyna dziś przedstawię wam kilka premierowych informacji oraz materiałów na temat Dor. Jak wiemy, wydarzenia z dnia rozliczenia cofną nas do czasów poprzedzających zagładę Enrow, do której doszło ze sprawą zderzenia dwóch mieczy, Miecza Mrozu oraz Ostrza Armagedonu. To daje twórcom pewnego rodzaju furtkę do tworzenia nowych wydarzeń i rozwijania ścieżki fabularnej o kolejne scenariusze. Jeszcze bardziej intrygujący jest fakt, że nie jest to po prostu kolejny wymysł moderów. Sprawy lore konsultowane są z pracownikami NWC, którzy tworzyli oryginalną historię Heroes 3, m.in. z Gregory Fultonem, odpowiedzialnym za projekt Forge. Pokłosiem przeniesienia akcji na tereny Wori jest powstanie nowej frakcji o nazwie Pałac. Będzie to kolejna frakcja obok Towera. Oj, nieładna ta frakcja. Nie podoba mi się. Nie ma tego elementu heroesowego takiego. Jest, no, jak z Woga trochę wygląda. Nie, kurwa, te jednostki. W ogóle mi nie pasują te jednostki. No, ten Yeti jak mem wygląda, to prawda. A której terenem natywnym jest śnieg. Przyjrzyjmy się zatem, czym w zasadzie jest pałac i czego możemy się po nim spodziewać. W zwiastunie z 2022 roku mogliśmy zobaczyć model miasta, który uległ całkowitej przebudowie. Ładnie w obecnej tu wygląda. Formie zdecydowanie bardziej wpasowuje się w stylistykę Heroes 3, prezentując naprawdę wysoką jakość. Widać, że zadbano tutaj o szczegóły, aby w pełni oddać klimat. Klasyczne zamki z Heroesów mają o wiele silniej zaznaczone cienie. Widzicie to? Są ciemniejsze. Oddać klimat śnieżnego są miasta. Są bardziej średniowieczne. Bohaterowie pałacu wprowadzą dwie nowe klasy do gry o nazwie Jar i Oracle. Niektóre z nich mogliśmy zobaczyć na wcześniejszych materiałach. Modele bohaterów są dopracowane, oryginalne i dobrze wkomponowują się w świat gry. A jak wygląda wrażenie. Tutaj sytuacja z jednostkami? Właściwie od samego początku moją ogromną sympatię wzbudziła ta mała postać o nazwie Nice,
Nistei to przedstawiciel rasy, która wraz z śnieżnymi elfami zamieszkuje wyspę Wori. W nordyckiej tradycji ludowej przedstawiane są jako postacie niskiego wzrostu z siwą brodą i czerwoną czapeczką. Ich zadaniem była opieka nad domem, podczas gdy gospodarze spali, a w zamian oczekiwali drobnych prezentów. Obecnie Nistei kojarzone są głównie jako pomocnicy świętego Mikołaja, co tłumaczyłoby obecność worka na plecach w wczesnych konceptach jednostki. W świecie Dor Nistei to specjaliści w dziedzinie astrologii. Mogę wam zdradzić, że będą posiadać związaną z tym umiejętność, mimo iż w bitwie pozostają dość niepozornym oddziałem. Nistei to jednostka pierwszego poziomu, która będzie posiadała alternatywę w postaci wikingów. Co ciekawe, wyboru będzie można dokonać już przed rozpoczęciem gry. W przypadku zdobycia nowego miasta, możliwość alternatywnej budowy pojawi się w momencie braku mieszkania dla pierwszego poziomu. Wikingowie są najsilniejszymi i zarazem najwolniejszymi stworzeniami pierwszego poziomu. Wydaje się więc, że ich zastosowanie doskonale sprawdzi się w obronie jednostek strzelających oraz w bankach stworzeń typu Hive. Drugopoziomowe Ice Maiden to duchy żywiołu służące Wori, które nienawidzą gogów. Po ulepszeniu stają się śnieżną kobietą o nazwie Yuki Ona, zyskując zwiększony atak, szybkość i strzały, a także umiejętność... Ty, Yuki Ony nie były w Heroesie 6 albo 7? ...paleniem mrozem, która zadaje dodatkowe obrażenia, gdy cel jest otoczony. Trzeci poziom to białe oraz szablo, która zadaje... Ale tak, pierwsze z mitologii nordyckiej, te Yuki Ony to mi już zalatują kurwa azjatyckimi vibami, nie? Pierwsze nordyckie, teraz japońskie. Daje dodatkowe obrażenia, gdy cel jest otoczony. Trzeci poziom to białe oraz szablozemne tygrysy. Ich zdolnością specjalną będzie wyprzedzający atak w walce wręcz. Mechanika podobna do znanej nam umiejętności łowcy nagród z Faktory. Będzie trzeba zatem zastanowić się przed obraniem go za cel. Czwarty poziom to śnieżne elfy, które również otrzymają zdolność odwetu, tym razem na dystans. Możliwe, że w jakimś stopniu jest to związane z dziedziną astrologii i umiejętnością przewidywania czasu. Na miejscu piątym zobaczymy Yeti, powszechnie znaną mityczną postać nieznanego pochodzenia. Na ten moment jednak nie wiemy o nim zbyt wiele. Prawdopodobnie Yeti otrzymają alternatywny atak specjalny, który będą mogli wykorzystać na polu bitwy. Poziom szósty wciąż pozostaje tajemnicą. Zakładam jednak, że będzie to... Ja mam jeden problem z tymi modami do Heroesów. One wszystkie forsują zbyt dużą ilość rozwiązań do jednego zamku. Cztery jednostki opisane, cztery jednostki mają jakieś nowe, w ogóle unikalne umiejętności, nie? Postać przedstawiona na screenie. Piękna dwuheksowa jednostka, do złudzenia przypominająca królową lodu. Przewidywalnie będzie to jedyna latająca jednostka pałacu. Na ostatnim, siódmym poziomie mamy do czynienia z potężnymi mroźnymi olbrzymami. Choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to mogliśmy zobaczyć już tę jednostkę w akcji. Podczas trailera zaprezentowano ich umiejętność, masowy atak wyglądający na burzę śnieżną. Ulepszona wersja będzie nosiła nazwę Jotun. Obie wersje prawdopodobnie będą odporne na zaklęcia magii. Co kurwa? Ale mają na całą mapę. Wody, a ich statystyki wydają się być zbliżone do Tytanów. Podobne jednostki mogliśmy już spotkać w 9 odsłonie Might and Magic. Pałac to jednak nie jedyna frakcja, która pojawi się w Dor. Dla zagorzałych fanów Heroes 3 ma wspaniałą nowinę. W modyfikacji zobaczymy także Forge oraz dodatkowe tajemnicze miasto o nazwie Grota. Co do samej kuźni, przypomnę tylko, że frakcja ta miała pojawić się w dodatku Armageddon's Blade, jednak... Tak, tego Forge'a ogrywałem kiedyś. On był na modzie, kiedyś ja go normalnie ogrywałem. Po porzuceniu projektu miejsce kuźni zajął Conflux. Przez lata pojawiały się próby odtworzenia zamku w różnych modyfikacjach, jednak ich jakość znacząco odbiegała od oryginalnych miast w Heroes 3. Tym razem będzie inaczej. Po 25 latach doczekamy się w końcu Forge według wizji Gregory Fultona zaktualizowaną o nowe pomysły. Projekt w formie znanej nam sprzed 25 lat nie był doskonały i wymagał odświeżenia i właśnie to otrzymamy w Dor. Jakość na poziomie oryginału zarówno od strony designu, jak i mechanik jednostek. Na przedstawionym screenie możecie zauważyć, jak prezentuje się model zewnętrzny miasta. Dodatkowo kopalnie otrzymają dedykowany wygląd charakterystyczny dla terenu, z którego pochodzą. W dolnej części ekranu widzimy nagatanki, fragment cyberzombie oraz coś na wzór drona, a tuż pod całym miastem znajduje się model Pyro. Nieopodal niego okazuje się nam stworzenie, które wyglądem przypomina smoczą maszynę. Nie ma jednak pewności, że będzie to jednostka z Forge. Bohaterowie otrzymają roczny unikatowy wygląd, gdzie ponownie zadbano tutaj o wysokiej jakości wykończenie. Specjalnie dla was po raz pierwszy prezentuje oficjalne portrety Pyro oraz cyberzombie, które pojawią się w Forge. Klasy bohaterów, które wprowadzi frakcja, to cyborgi oraz technicy. Co do pozostałych szczegółów, pozostaje... Ale nie wiem, te rzeczy z Forge'a graficznie o wiele lepiej leżą na tym mapie. Nie są odstrzelone takie od innych jednostek w wyglądzie. No ale kurwa, z drugiej strony... Mi nie pasuje Forge do Heroesów, nigdy mi nie pasował.
No to to jest część loru tej gry. Jak ktoś grał w Might and Magic, to wie, że w tej grze w pewnym momencie lecisz w kosmos i stary napierdalasz się z tymi ufolutkami. Nam czekać do premiery dodatku, jednak wiele wskazuje na to, że wszystkie trzy frakcje otrzymają dedykowane im kampanie, zarówno Forge, Pałac, jak i Grota. O tym ostatnim mieście wiemy tak naprawdę najmniej, ale również ono znajdzie swoje miejsce w Heroes 3. Wydaje się, że Grota będzie frakcją, której naturalnym środowiskiem są podziemia, jednak otrzyma unikatową strukturę oraz wygląd terenu. Miasto grzyb w magii i tajemnic, które prezentuje się równie dobrze co reszta. Ciemnogranatowy kolor wydaje się być odpowiednio stonowany, a barwnie świecące grzyby fajnie dodają uroku dla całości ozdoby mapy. Na przedstawionych materiałach mogliśmy też zauważyć niektóre jednostki, które najprawdopodobniej pochodzą z tego miasta. Dzień rozliczenia to jednak nie tylko dodanie trzech nowych frakcji do gry. Twórcy wprowadzą innowacyjne mechaniki oraz funkcje, które mają na celu zwiększyć precyzję rozgrywki. Jednym z takich elementów będzie poprawa łączenia bohaterów. W DOR powinno to być nieco łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Planowane jest także dodanie nowych zaklęć, w tym czarów kontrolnych, które wprowadzą nowe możliwości. Miasto Konflux zostanie zbalansowane, podobnie jak zrobiono to w Hota. Dodatkowo DOR wprowadzi wiele nowych obiektów do mapy, takich jak banki ze stworzeniami czy inne budynki o działaniu globalnym. Przykładem takiego obiektu będzie budowla, która wyświetli się wam teraz na ekranie. W przypadku... Wiecie co, moim zdaniem powinni wprowadzić do Hoty, żeby rozgrywka PvP była ciekawsza? Wprowadzić zamki stworzeń, banki stworzeń do każdego rodzaju jednostki. I żeby były przypisane do biomu. No teraz są banki, tak, wivern, aniołów i co jeszcze się gra? Wivern, anioły, coś jeszcze się pojawia? A teraz wyobraźcie sobie sytuację, jakby na przykład tych banków było o wiele więcej rodzaju. Oj, cyklopy, no. I gra się o wiele większym, tak jakby, rozstrzałem jednostek. Wybrać, nie wiem, 10 dodatkowych jednostek, które są w miarę silne. I wtedy też schemat robienia tych banków byłby, kurwa, inny. By się trzeba było więcej nauczyć, te gry byłyby bardziej unikalne, moim zdaniem. Gdy obiekt znajduje się pod kontrolą gracza, zostaje zwiększona umiejętność ofensy dla wszystkich jego bohaterów. Na ten moment jednak nie wiemy, jakie to będą wartości. W DOR możemy także spodziewać się trybu multiplayer oraz obsługi szablonów map losowych, jednak podobnie w tej kwestii szczegóły nie są na ten moment znane. Projekt zapowiada się naprawdę świetnie. Kurwa, można powiedzieć, projekt, że będzie to nieoficjalny dodatek do Heroes 3, wzbogacony o masę nowych rzeczy. Otrzymamy tutaj rozwinięcie linii fabularnej i ponownie zanurzymy się w krainie świata Enrow. A to wszystko specjalnie dla was, dla fanów najlepszej odsłony serii Heroes of Might and Magic, której historia wydaje się nie mieć końca. Z okazji powstania tego odcinka mam przygotowany dla was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać wydanie specjalne CD Action w całości poświęcone Heroes 3. W środku znajdziecie artykuł o DOR, a także wiele innych ciekawych treści, wywiadów czy poradników. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać dowolny komentarz pod tym filmem. Konkurs potrwa do końca września, a zwycięzca zostanie poinformowany w odpowiedzi na swój komentarz. W tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że niektórym z was rozjaśnił on nieco, czym jest projekt DOR i z niecierpliwością będziecie wyczekiwać daty premiery. Jeśli spodobał ci się odcinek, koniecznie zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. No. Zachęcam was także do dołączenia do mojej grupy Discord i wspierania kanału. Linki znajdują się w opisie. Koniecznie zajrzyjcie na fanpage DOR, aby być na bieżąco z projektem. Do zobaczenia. Stary giga dobre.